Epistoła przypomina nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a Ewangelia w formie przypowieści wskazuje nam obowiązki, które stąd dla nas wypływają. Bóg, zanim uczyni nas dziedzicami nieba, daje nam tu na ziemi możliwość używania dóbr doczesnych i duchowych. Ale jako włodarz, o którym mówi Chrystus, byliśmy niewierni, rozpraszając przez grzech bogactwa i zdolności, które nam Bóg powierzył. Posługując się tym, co Bóg nam dał, czyńmy dobro, a przez jałmużnę zapewnijmy sobie świadectwo, które biedni oddadzą dobroczyńcom, gdy wszyscy będą musieli zdać rachunek ze swoich czynów przed boskim sędzią. W dzisiejszej przypowieści chce Pan Jezus bogatym i wszystkim, którzy w życiu doczesnym otrzymali więcej nad innych, wskazać sposób zbawienia duszy dla nich najprzystępniejszy, aby przez dobre uczynki zjednali sobie przychylność tych, którym z obietnicy Bożej należy się niebo. Wplata też Pan Jezus do głównej nauki niemało innych dla nas bardzo pożytecznych uwag. Używa zaś Pan Jezus często przypowieści, żeby tym sposobem słuchaczy nie tylko zaciekawić, ale i zmusić ich do głębszego zastanowienia się. Bo kto słowa Bożego słucha, ale nad nim się nie zastanawia i skutkiem tego niedokładnie nie rozumie, ten niewiele więcej z tego słuchania odniesie pożytku, niż gdyby go wcale nie słuchał. Był człowiek bogaty, który miał włodarza. Tym człowiekiem bogatym jest Pan Jezus, do którego należy niebo i ziemia. Wielcy panowie zwykli zlecać zarząd majątków swoim pełnomocnikom, którzy w pewnych czasach obowiązani są składać panu rachunki i dochody. Tacy plenipotenci miewają większe dochody, ale i większą odpowiedzialność niż inni niżsi słudzy pańscy. Podobnie czyni Pan Jezus, wszyscyśmy sługami u Niego, a różnym w różnej mierze rozliczne dobra swoje oddaje do wiernych rąk. I stąd to pochodzi różność między ludźmi, że tu na ziemi jedni więcej posiadają i więcej znaczą, a inni mniej. Ale wszyscy nie są właścicielami, ale tylko włodarzami, czyli zawiadowcami dóbr sobie od Boga do czasu użyczonych i wszyscy muszą w swoim czasie przed Panem zdać liczbę z włodarstwa i z dorobku swego. Jeszcze niedawno temu, kiedy stary obyczaj i prawo Boże było w większym poszanowaniu, jeżeli gdzie na wsi zapytał gospodarza, czyje to pole i czyje to woły, którym rolę uprawiał, zawsze się otrzymywał odpowiedź, że naprzód Boże, a potem moje. Niejeden tak odpowiadając, może nawet nie pomyślał o tym, jak rozumną i prawdziwie chrześcijańską dawał odpowiedź. Ale ty z łaski opatrzności w tym ziemskim życiu, wyżej stanąwszy nad innymi majątkiem, władzą, stanowiskiem, nauką, rozumem, urodzeniem, urodą, zręcznością lub jakimikolwiek innymi darami, chciejże zrozumieć, że wyższość twoja wraz z wszystkim, co ci daje, nie jest bynajmniej twoją własnością. Panem tego wszystkiego wszechwładnym jest Pan Bóg twój, a ty tylko jesteś u Niego rządcą odpowiedzialnym, obowiązanym do dorobku, czyli przyczyniania chwały Bogu i do zdania ścisłej liczby z włodarstwa twego. Rozproszył dobra jego. O tym włodarzu nie mówi Ewangelia, żeby był się wzbogacił krzywdą pana swego, ale rozproszył, żyjąc nad stan i możność swoją. Był kiedyś pewien rządca popierający kilkaset złotych rocznej pracy i skromną ordynację, a gości przyjmował często i suto po pańsku, utrzymywał troje służby dla siebie, żonie pozwalał ubierać się strojnie, a dzieci dwoje czy troje posyłał do szkół, do miasta. On nigdy nie narzekał i cokolwiek kupował, za wszystko zaraz płacił gotówką,
ale za to Pan Jego na wszystkie strony był zadłużony i choć ograniczał swoje potrzeby ile mógł, przecież ludzie mówili o nim, że skąpy i nie dba o honor domu swego, bo długów nie płaci. Podobnie i dziś narzekają ludzie na Pana Boga, że chyba zapomniał o tylu biednych, co przy wielkich wysiłkach nieraz wyżywić się nie mogą, a niejedni gorzej jeszcze robią, bo poczynają wygadywać, że Pana Boga chyba wcale nie ma, kiedy tak źle na świecie. Któż temu winien? Po wielkiej części plenipotenci, rządcy, włodarze Boży, którzy z małymi wyjątkami, co ich jest, szukają, jak mówi Pismo Święte, nie co jest Jezusa Chrystusa i rozpraszają dobra Pańskie na swoje wygórowane potrzeby, zamiast nimi zawiadywać według Jego woli. Oddaj liczbę włodarstwa Twego, albowiem już włodarzyć nie będziesz mógł. Słowo to każdy z ust Pańskich słyszy, a nie jeden w sercu już nieraz je usłyszał, ale niestety podobno go nie usłuchał. Słowa te są groźbą nie słabego człowieka, ale Boga Wszechpotężnego, który w każdej chwili, jako Najwyższy Pan, zawezwać może niewiernego sługę do ciężkiej odpowiedzialności. Ale Pan Bóg jest zarazem Ojcem naszym i miłuje nas, a więc poucza i ostrzega, żebyśmy na oślep nie narażali się na straszne i nieuniknione skutki lekkomyślności i przewrotności. Ile razy śmierć zaglądała Ci w oczy, to Pan Bóg Cię ostrzegał: oddaj liczbę, już włodarzyć nie będziesz. Nieraz sumienie głośniej przemawiało, to Pan Bóg przestrzegał: zdawaj liczbę, już włodarzyć nie będziesz. Czasem groziło niebezpieczeństwo utraty majątku, stanowiska, dobrej sławy lub innych dóbr, to Pan Bóg przestrzegał. Dzisiejsze tak groźne i niespokojne czasy, kiedy zanosi się na powszechny kataklizm i przewrót wszystkich stosunków istniejących, kiedy trwoga i bezradność coraz szersze ogarnia koła, są jeno jednym wielkim ostrzeżeniem Bożym do wszystkich, którzy coś w świecie znaczą: zdawajcie liczbę, już włodarzyć nie będziecie. Chociaż po swojemu, a prawdziwie po złodziejsku, a przecież skorzystał z danej mu przestrogi włodarz ewangeliczny i za to go Pan Jego chwali, nie chwaląc bynajmniej nierzetelności Jego. Zanim staniemy przed Panem dla oddania Mu liczby z włodarstwa naszego, sami ze sobą obliczmy się, ale rzetelnie, bo Boga oszukać niepodobna. Jakiż był pożytek ze mnie i z dotychczasowego życia mego? Dałeś nam wszystko, coś nam mógł dać, Panie. Dałeś majątek, imię uczciwe, naukę, wychowanie, zdolności, zdrowie, siły do pracy. Dałeś rozum, serce, dałeś więcej jeszcze, bo dałeś wiarę, dałeś tradycje katolickie, tyle natchnień, a nawet i chęci i popędów dobrych. A ja, mając tyle sposobów i pobudek do dobrego, cóżem zdziałał? Miłość własna i szukanie siebie, oto tło życia mego. Na tym brudnym tle tyle, ach, tyle brudniejszych jeszcze plam. Porachuj się, zalęknij i zawstydź, bodaj raz wyspowiadaj się ze sercem skruszonym i upokorzonym. Wyspowiadawszy się, radź o swej przyszłości, póki jeszcze Pan zostawia Cię przy włodarstwie Twoim i czyń sobie przyjacioły z mamony niesprawiedliwości, aby gdy wstaniesz, przyjęli Cię do wiecznych przybytków. Powiedział Pan Jezus naprzód o ubogich w duchu, powtórę o tych, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, że ich jest Królestwo Niebieskie. Pomiędzy tymi więc jednaj sobie przyjaciół. Ubogim wedle możności Twojej dostarczaj chleba, innym zarobku, dbaj o sługi Twoje, jakby o dzieci przybrane. Cierpiących dla sprawiedliwości pocieszaj, a dziękuj Panu Bogu, jeżeli pozwoli Ci razem z nimi pracować, mozolić się, choćby i cierpieć dla jakiejkolwiek zbożnej sprawy. W ten czas życie Twoje przestanie być czczem i szarem, a Pan pozwoli Ci włodarzyć tak długo, aż sam wraz z świętymi będzie mógł Cię przyjąć do przybytków wiecznych.
Amen.